tym filmie zobaczycie prezentację robota sprzątającego Smart Eye S7 Max. Zapraszam do oglądania. Zamówiony robot dostarczony jest w podwójnym tekturowym opakowaniu. Robot, jak i pozostałe elementy, są bardzo dobrze zabezpieczone na czas transportu. To są wszystkie elementy, które znajdowały się w opakowaniu. Dwie szczegółowe instrukcje, jedna aplikacji, a druga odkurzacza. Stacja bazowa ładująca wraz z zasilaczem. Napięcie wyjściowe z zasilacza to 19 V, a prąd to 1 A. Zasilacz ma ciekawą budowę. Ma trzy wymienne końcówki, stosowane w różnych regionach. Zbiornik na wodę wraz z mopem z elektronicznym systemem dozowania wody o pojemności 350 ml. Posiada też niewielką komorę do zbierania śmieci. Dodatkowy mop. Urządzeniem możemy zarządzać za pomocą aplikacji w smartfonie, ale też możemy sterować za pomocą pilota zdalnego sterowania. Będzie on odpowiedni dla osób starszych oraz w domach i mieszkaniach, gdzie nie ma sieci Wi-Fi. Przyrząd do czyszczenia. Cztery szczotki boczne, dwie podstawowe i dwie zapasowe. Zapasowy filtr. Po wyjęciu z pudełka usuwamy wszystkie zabezpieczenia i naklejki. U góry znajdują się przyciski uruchamiania, powrotu do bazy, a także dioda sygnalizująca stan połączenia Wi-Fi. W wieżyczce znajduje się system nawigacji laserowej Smart Eye Navi 3.0. Pod zderzakiem znajdują się czujniki odległości, a sam zderzak zabezpieczony jest miękką gumą. Jest tu też wyłącznik główny oraz gniazdo do bezpośredniego ładowania z pominięciem stacji ładującej. Miejsce umieszczenia pojemnika na kurz lub mopa. Wysuwany z boku duży pojemnik na zanieczyszczenia ma pojemność 600 ml. Od spodu znajdują się trzy czujniki upadku, koło obrotowe, styki ładowania, dwa niezależnie zawieszone koła napędowe, komora szczotki głównej. Dwie szczotki boczne mocowane na wcisk. W tym robocie bateria znajduje się od spodu pod pokrywą. Jest ona wymienna. Pojemność baterii to 3200 mAh.
Do współpracy z robotem przeznaczona jest aplikacja Smart Eye, którą należy pobrać i zainstalować w smartfonie. Proces dodawania robota do aplikacji jest intuicyjny i należy podążać za komunikatami wyświetlanymi w aplikacji. Po paru chwilach robotem sprzątającym Smart Eye S7 Max możemy już zarządzać z poziomu aplikacji. Po uruchomieniu robot rozpoczyna skanowanie pomieszczeń, rysuje mapę i jednocześnie sprząta. Producent podaje, że robot wyposażony jest w ponad 28 różnego rodzaju czujników. Nawigacja Smart Eye Navi 3.0 precyzyjnie i metodycznie prowadzi robota po pomieszczeniach. Robot mało kiedy używa zderzaka w celu ominięcia przeszkody. Może pokonywać przeszkody o wysokości do 2 cm. Siła ssania robota jest duża i wynosi 3200 paskali. Radzi sobie dobrze nawet z zanieczyszczeniami na dywanach. Po skończonej pracy odkurzacz automatycznie wraca do stacji ładującej. Stanie się też tak, gdy podczas odkurzania moc spadnie poniżej 20%. Smart Eye S7 Max wróci wtedy do stacji ładującej w celu naładowania, a gdy bateria zostanie naładowana, wznowi czyszczenie. Oprócz czyszczenia całościowego możemy robota wysłać do określonego miejsca, pokoju lub strefy. Aplikacja umożliwia dzielenie i łączenie obszarów, nadawanie im nazw, wyznaczanie stref zakazanych i wirtualnych ścian. Umożliwia tworzenie wielu map, dzięki czemu można sprzątać według pomieszczeń znajdujących się na wielu piętrach. Po wejściu w ustawienia mamy wiele dodatkowych opcji, m.in. wirtualnego pilota. W menu możemy zarządzać mapami. Możemy też wywołać robota, gdy nam się gdzieś zawieruszy. Możemy skonfigurować harmonogramy dla całego mieszkania lub dla każdego pokoju oddzielnie. Robot komunikuje się z nami w 4 językach. Niestety, jak na razie, nie ma jeszcze języka polskiego. Smart Eye S7 Max w zasadzie pracuje automatycznie, ale jeżeli zajdzie taka potrzeba, możemy nim sterować ręcznie z aplikacji lub za pomocą dołączonego pilota. Sterowanie pilotem będzie odpowiednie wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości korzystania z aplikacji oraz przez osoby starsze. Możemy go użyć do dostosowania różnych ustawień, a także zaplanować czyszczenie. W trzecim, najmocniejszym trybie siły ssania głośność to 55 dB, a w trybie cichym to 45 dB. Funkcja mopowania. Zanim założymy ścierkę mopa, należy ją lekko zwilżyć. Następnie do zbiornika o pojemności 350 ml nalewamy wodę. Wysuwamy pojemnik na kurz, a zamiast niego wsuwamy zbiornik z wodą
i założonym mopem. W aplikacji wybieramy jeden z trzech poziomów dawkowania wody. Poruszanie się robota przy myciu różni się od tego przy odkurzaniu. Daną powierzchnię przejeżdża dwa razy, jednak nie w tym samym miejscu, lecz z przesunięciem trasy. Widać to doskonale na mapie. Po skończonym myciu nie należy zapominać o wyjęciu zbiornika i opróżnieniu go. Smart Eye S7 Max do kupienia jest obecnie na Allegro oraz w paru innych lokalizacjach w internecie. Linki znajdziecie w opisie pod filmem. Producent zapewnia roczną gwarancję, w przypadku problemów z produktem zapewnia bezpłatną wymianę. Smart Eye S7 Max z precyzyjną nawigacją Navi 3.0, pojemną baterią oraz dużą siłą ssania według mnie jest wart swojej ceny. Dziękuję za uwagę.